Witam serdecznie, kochani. Chciałabym podzielić się przepisem jeszcze sprzed świąt, bo robiłam właśnie taką roladę. Wyszła naprawdę bardzo, bardzo smacznie. Zwłaszcza ten farsz jest naprawdę dosyć dobry i ścisły. Do rolady zużyłam 4 takie pojedyncze piersi z kurczaka. To jest mniej więcej około 1 kg takiego mięsa drobiowego. Każdy taki płat piersi pojedynczy kroję wzdłuż na pół. Ważne tutaj też pooddzielać polędwiczki i zużyć na przykład na szybki obiad. Polędwiczki zbyt delikatne i raczej tak słabo nadają się do zwijania, do rolady. Jak już mam przekrojone te wszystkie piersi z kurczaka, wtedy jeszcze je troszeczkę rozbijam, ale bardzo delikatnie tłuczkiem do mięsa. Nie mogą być zbyt cienkie, po prostu wtedy mięso może nam się poprzerywać, podziurawić. I takie typowe jakby mięso na kotlety opruszamy tradycyjnie solą i przyprawami. Potem mięso odstawiamy tak na przykład na około pół godziny, godzinę. Niech sobie przejdzie tymi przyprawami, a w tym czasie będę siekać cebulkę, pieczarki. Pieczarki doradzam pokroić na drobniutko. Ja taką pieczarkę kroję wzdłuż na pół, potem na takie paseczki cieńsze i w kosteczkę. To idzie naprawdę dosyć szybko. Cebulę tradycyjnie na drobniutko. Cebulę tylko zeszklę troszkę na rozgrzanym tłuszczu. I zaraz dodaję pieczarki. Całość wymieszam, będę podsmażać około 3-4 minut, króciutko. Na koniec dodam przyprawy, tymianek, troszeczkę papryki ostrej, papryki słodkiej, troszeczkę gałki muszkatołowej, troszeczkę czosnku granulowanego, akurat tutaj dałam, ale oczywiście może być świeży. Część tej mieszanki ziół zużyłam już do przyprawiania mięsa. Kiedy pieczarki troszkę przestygną, dodaję około 120 g sera żółtego startego. U mnie była Golda, dodaję jeszcze 2-3 łyżki bułki tartej i jedno całe jajo. Można dodać 2 jaja, żeby ten farsz był jeszcze bardziej ścisły. Mieszam całość i farsz gotowy. Na dużej desce rozkładam taki rękaw piekarniczy. Wykorzystam go głównie do zwijania rolady, ale też do jej zabezpieczenia, żeby mięso zanadto nie przesychało w piekarniku. Jeśli nie macie cierpliwości do takiej rolady, to wystarczy po prostu te wszystkie tutaj bitki przeznaczyć do zawinięcia w typowe roladki. Mięso trzeba ułożyć tak, żeby nie było nigdzie dziur z takim zapasem, naddatkiem, żeby się nie rozeszło w trakcie zwijania. Tam, gdzie rolada będzie się kończyła, tam, gdzie trzeba będzie ją zakleić, powinno być troszeczkę wolnego miejsca od farszu. Ja tutaj chcę zwinąć ją wzdłuż, więc wyjdzie taka raczej tylko taki zawijaniec bez tego efektu spirali. Jeśli chcecie spirale, musicie zwijać odwrotnie w poprzek. I właśnie taka folia z tego rękawa piekarniczego tutaj bardzo dobrze się sprawdza, bo o wiele łatwiej można tamtą roladę dobrze zwinąć i skleić. A skleić to znaczy po prostu złączyć te brzegi i sprawić, by one były tam na spodzie rolady, kiedy włożycie ją do formy. Brzegi rolady oczywiście muszą na siebie nachodzić, bo się rozejdą po prostu w trakcie pieczenia. Boki rolady trzeba też tak powciskać ręką, żeby wyglądały na zaklejone. Potem ją jeszcze ściśniemy w formie i za pomocą folii.
nie wyrzucam tej folii, wykorzystam ją, zawinę jeszcze roladę po wierzchu, po to głównie, żeby mi się nie przypiekła w piekarniku, żeby mięso zbytnio się nie przesuszyło. Piekarnik oczywiście trzeba wcześniej włączyć i nagrzać do temperatury 180 stopni, grzałka góra-dół lub termoobieg. Przeciętnie taka rolada drobiowa piecze się około 50 minut do godziny czasu. Po dokładnym wystudzeniu zdejmuję folię i wyciągam z formy. Taką roladę najlepiej kroić w nieco grubsze plastry niż typową wędlinę. Smakuje wybornie, zwłaszcza z chrzanem albo ćwikłą, a również pysznie z żurawiną. Życzę wszystkim udanych wypieków, pozdrawiam cieplutko, zapraszam serdecznie na kolejne filmy.